Trafienie bezpośrednio z rzutu rożnego, powrót do gry Bartosza Kapustki i kapitalny występ Mateusza Szmyda z Concordii Elbląg. Czas na magazyn skrótów 15. kolejki 3. Ligi Grupy Pierwszej. A przegląd wydarzeń zaczynamy od Radomia, gdzie w piątek broń podejmowała Wartę Sieradz. Obie drużyny potrzebowały punktów, obie drużyny w dolnej części tabeli, chociaż broń kilka pozycji wyżej. W 44 minucie szansę na uderzenie z dystansu miał Sebastian Kobiera. Piłka trafiła pod nogi pomocnika broni i to uderzenie dało pierwszego gola graczom z Radomia. Drobny błąd w tej sytuacji bramkarza Warty. Goście starali się odpowiedzieć na to trafienie i przeprowadzili akcję, w której musiał wykazać się umiejętnościami Jakub Kosiorek. W 82 minucie sędzia tego spotkania podyktował jedenastkę za faul w polu karnym. Widzimy jeszcze to przewinienie w zwolnionym tempie. No i już sami musicie ocenić, czy tutaj decyzja arbitra była właściwa. Do jedenastki podszedł Seweryn Michalski. Michalski i broni Jakub Kosiorek. Świetna interwencja bramkarza broni, który zachowuje czyste konto. Broń w tym spotkaniu była lepszą drużyną, chociaż rzeczywiście Warta mogła ten mecz zremisować. Bohaterem meczu Jakub Kosiorek. Gospodarze wygrywają 1-0. W imieniu całego zespołu U-Sports serdecznie zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał i zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Serdecznie dziękujemy. Rezerwy Legii i Legionowia to kolejne spotkanie w naszym magazynie skrótów. W składzie legionistów Bartosz Kapustka wracający do gry po bardzo długiej kontuzji. No i to właśnie były reprezentant Polski, były gracz Leicester City. W 9 minucie gry miał pierwszą okazję, w której zdobył gola po uderzeniu lewą nogą. Bardzo spokojne zachowanie w tej sytuacji w 16 Bartosza Kapustki i rezerwy Legii na prowadzeniu. W drugiej połowie dobry pressing podopiecznych trenera Piotra Jacka. Odzyskują piłkę legioniści. Futbolówka trafia do Kapustki, a ten wykłada ją Mateuszowi Możdżeniowi, który precyzyjnym strzałem podwyższa prowadzenie wojskowych. Do gola Kapustka dokłada asystę. W 72 minucie gry stracili piłkę zawodnicy Legii pod polem karnym. Uderzenie Bartosza Mroczka odbiło się jeszcze od pleców Dominika Chładuna, który bronił dostępu do bramki legionistów i mieliśmy w tym meczu 2-1. Legionowia starała się pójść za ciosem, wyrównać, ale to im się ostatecznie nie udało i gracze Legii wygrywają 2-1. Kolejny mecz to rywalizacja Olimpii Zambrów z rezerwami Jagiellonii. Derby Podlasia, które były bardzo ważne dla układu środkowej części tabeli. W 22 minucie składną akcję przeprowadzili goście. Piłka trafiła na prawo, a tam uderzenie nad poprzeczką nie musiał interweniować Przybylak. W tym meczu obie drużyny starały się kreować sytuację. Uderzenie Romanowicza w 32 minucie poleciało również obok słupka. Na początku drugiej połowy futbolówka trafiła do Wojdakowskiego. Ten dobrze dośrodkował w pole karne, a tam na dalszym słupku Paweł Olszewski zamknął to dośrodkowanie i goście objęli prowadzenie. W 73 minucie gry doszło do sytuacji, w której faulował Toporkiewicz.
Gracz Jagiellonii obejrzał drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, i Jagiellonia musiała grać w osłabieniu przez blisko 20 minut. Podopieczni trenera Nikoli Dremiuka starali się wykorzystać grę w przewadze. Byli kilka razy w polu karnym przeciwnika, natomiast te strzały nie znajdowały światła bramki i ostatecznie Olimpia przegrywa z Jagiellonią 1-0. Od mocnego uderzenia zaczynamy skrót z meczu Concordii z Wiktorią Sulejówek, bo już w czwartej minucie Jan Dźwigała po uderzeniu w okienko bramki Concordii daje pierwszego gola swojemu zespołowi. Radość graczy z Sulejówka. W odpowiedzi Mateusz Szmyt przyjął piłkę na wysokości 16 metra i od razu z powietrza uderzył, pokonując Borysa Kwiatkowskiego. 35. minuta gry. Mateusz Szmyt zaczyna swoje show. Kilka minut później odzyskał futbolówkę Łukasz Kopka. Zagrał do Szmyta. Ten podprowadził futbolówkę, zagrał do Noworyty, a ten świetnie w polu karnym wykazał się instynktem napastnika i dał drugiego gola Concordii. Kacper Noworyta, trzeci gol w tym sezonie. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy błąd popełnił Kwiatkowski. Starał się tam ratować sytuację Dębski, a uderzenie Szmyta jeszcze odbiło się od jednego z graczy Wiktorii i padło do siatki. Mateusz Szmyt zalicza swoje drugie trafienie. Concordia prowadzi 3-1. W drugiej połowie Szmyt zagrywa do Noworyty. Wychodzi Kwiatkowski i faulowany jest napastnik Concordii. Sędzia wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Mateusz Szmyt. Mógł skompletować hat-tricka Szmyt, ale broni w tej sytuacji Borys Kwiatkowski. Co nie udało się Szmytowi w 64 minucie, udało się w minucie 67 do asysty i dwóch goli dokłada kolejne trafienie Mateusz Szmyt, hat-trick pomocnika Concordii. Gospodarze wygrywają 4-1. Pilica Białobrzegi, Unia Skierniewice to kolejny mecz w naszym magazynie skrótów. Faworytem tej rywalizacji byli zawodnicy ze Skierniewic. 44. minuta spotkania. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pierwsza próba zablokowana, ale przy drugiej skutecznym strzałem popisał się Kamil Sabiło i to była bramka na 2-0. Pierwszą zdobył Adrian Dudziński, która w naszym materiale się nie pojawiła, nie nagrała się. Natomiast nagrały się pozostałe ciekawe akcje z tej rywalizacji. To 69. minuta spotkania i druga żółta kartka dla Bartosza Michalskiego. Musiał opuścić murawę pomocnik Pilicy. No i ta przewaga Unii tylko się zarysowywała coraz bardziej, bo kilkanaście minut później, w minucie 74, dośrodkowanie Dudzińskiego i do siatki trafia Aleksander Sulikowski. Unia prowadzi już 3-0. Pod koniec meczu jeszcze jedno dośrodkowanie Adriana Dudzińskiego, który był w tym meczu nie do powstrzymania. Piłkę pakuje do siatki Filip Becht i Unia ustala wynik meczu 4-0 dla gości. Niedzielne spotkanie, czyli rywalizacja Pelikana Łowicz z GKS-em Wikielec. Wyjątkowo w tym meczu gospodarze w strojach białych, natomiast goście z Wikielca na zielono. W 13 minucie dośrodkowanie na prawą stronę, tam Patryk Rosoliński, ale dobra interwencja Wlazłowskiego. Gracze Pelikana próbowali w tej sytuacji wyprowadzić jeszcze kontrę, natomiast dobrze też w defensywie zawodnicy gości. Minutę później kolejna akcja zawodników z Wikielca. Piłkę z kilku metrów do bramki mógł skierować Dawid Kalisz, ale pomylił się w tej sytuacji ofensywny zawodnik gości. 60. minuta spotkania. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, które zamienia się na gola. Mateusz Jajkowski i Wikielec obejmuje prowadzenie w starciu z faworyzowanym rywalem.
Gracze Pelikana nie odpuszczali. 80. minuta spotkania i faulowany jest w 16. Jakub Garnysz. Radość graczy z Łowicza i już futbolówkę w ręce dostaje Szymon Sołtysiński, najlepszy strzelec Pelikana. Tym razem wziął też na siebie ciężar wykonania tego rzutu karnego. Nie pomylił się Sołtysiński i w meczu pomiędzy Pelikanem a GKS-em Wigielec było już 1-1. Po tej bramce gospodarze starali się pójść za ciosem. Garnysz zagrywa w kierunku Sołtysińskiego. Nie miał dużego wsparcia Sołtysiński w tej akcji, więc postanowił sam zakończyć ją strzałem. Zabrakło nieco dokładności i kolejne sytuacje też już gola nie przyniosły. Pelikan remisuje 1-1 z Wigielcem. Rywalizacja na szczycie ligowej tabeli, czyli mecz w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie Świt podejmował Pogoń. W tym meczu mieliśmy mnóstwo sytuacji podbramkowych i za chwilę w tym skrócie zobaczycie najciekawsze z nich. Pierwszą groźną akcję miał Niko Demniski. To on mógł zdobyć pierwszego gola w tym meczu, ale Maksymilian Ciołek stanął na wysokości zadania. W 31 minucie Pogoń wyprowadzała swój atak. Wydawało się, że faulowany był Zinkiewicz. Przewinienia domagali się też zawodnicy gości, natomiast arbiter nie użył gwizdka. Świt kontynuował swoją akcję. Błąd popełnił w tej sytuacji Sidorenko, a do siatki z 3 metrów piłkę skierował Arkadiusz Ciach. 7 gol ligowy napastnika Świtu. W odpowiedzi Pogoń szukała wyrównania. Częściej w tym meczu atakowali gracze trenera Marcina Sasala lewą stroną. Niski zagrał do Winiarskiego i przy odrobinie szczęścia w tej sytuacji piłka mogła wpaść do siatki. Po kilku minutach piłkę w polu karnym niepilnowany miał Hubert Michalik, ale zamiast strzału postanowił jeszcze dogrywać i to była zła decyzja zawodnika z numerem 7. Indywidualną akcją chwilę później popisał się Jarosław Jampol, ale jego uderzenie nie poleciało światło bramki. To była dobra szansa dla Świtu na podwyższenie prowadzenia. Po chwili Apolinarski, ale jego uderzenie zablokowane. No i dobrze też interweniował Ciołek. Znowu atakuje Pogoń. Apolinarski do Winiarskiego. Futbolówka ostatecznie trafia pod nogi Dominika Getka i kolejna dobra interwencja bramkarza gospodarzy. Tych sytuacji, które moglibyśmy w skrócie pokazać, było bardzo dużo. Natomiast tutaj najpierw Michalik, potem Kamiński, ale nie było gola. Dobrze też w bramce Sidorenko. W 75. minucie Mazur dośrodkował z rzutu rożnego i bramkę po uderzeniu i piłkę po uderzeniu głową wybił z bramki obrońca Świtu. 84. minuta spotkania. Odolak na lewo do Imiołka. Podłączają się gracze Pogoni. W polu karnym jest Sommerfeld i Kacper Sommerfeld wyrównuje stan spotkania 1-1. Takim wynikiem kończy się też ta rywalizacja. Świt remisuje z Pogonią. Ławianka grała w sobotę o 14 z ŁKS-em Łomżą. W tym meczu zobaczyliśmy 2 bramki i 2, które były bramkami wartymi obejrzenia. W 22 minucie gry futbolówka trafiła przed polem karnym do Odilona. Ten zagrał ją na prawo do Kurowskiego. Kurowski oddał futbolówkę Odilonowi, a ten świetnie w powietrzu złożył się do strzału i dał pierwszego gola Mławiance. 55 minucie dobrą akcją popisał się skrzydłowy Mławianki. Faulował przeciwnika Hubert Mich i arbiter pokazał obrońcy ŁKS-u drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Domiar złego. Mławianka miała rzut wolny blisko bramki Rosiaka. Do piłki podszedł Stanisław Chrebeń i świetnym uderzeniem płaskim pokonał golkipera ŁKS-u.
ten mógł chyba nieco lepiej interweniować. Ostatecznie Mławianka wygrywa z ŁKS-em 2-0 i ucieka ze strefy spadkowej. Komplet wyników 15 serii gier w meczu na szczycie drugim. GKS Bełchatów wygrał z Lechią 2-0. I po tym zwycięstwie GKS melduje się na pozycji lidera. 30 punktów graczy trenera Bogdana Jóźwiaka, dalej Lechia Tomaszów Mazowiecki. No i bardzo wyrównana sytuacja, bo jeszcze kilka drużyn ma podobną ilość punktów. Ciekawie jest też w dolnej części tabeli duży ścisk w okolicach 10 miejsca. Trzy drużyny z 18 punktami, Concordia, Oczek 17. Plan gier następnej 16 kolejki. Lechia zagra z Unią Skierniewice, Pogoń podejmie Pilicę, a Świdnowy Dwór Mazowiecki pojedzie do Łomży. Klasyfikacji strzelców na czele Bartosz Snopczyński, dalej Sołtysiński, Jean Odilon i kilku graczy z 7 trafieniami. Bardzo dziękuję za ten magazyn, za to, że byliście z nami. Zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał U-Sports, zostawili łapkę w górę pod tym filmem, no i też oglądali 11 kolejki, którą opublikujemy we wtorek rano. Do zobaczenia, do usłyszenia.